coś, co jest absolutnie warto podkreślenia jako element, który może fascynować, interesować, przyciągać i zachęcać właśnie do obecności. To jest ta niebywała różnorodność całego regionu. To jest czasami bardzo trudne, czasami powiedziałbym politycznie ryzykowne, ale to jest rzecz naprawdę absolutnie wspaniała, zróżnicowanie tego regionu. Bo taka jest Europa dzisiaj, że jesteśmy bardzo się od siebie różnimy, czasami w o wiele większym stopniu niż w tym regionie, a jednak potrafimy w tej różnorodności czerpać i satysfakcji i siłę. Bo przecież tu trzeba uważać szalenie w tym regionie, żeby przypadkiem na Zagłębiu nie powiedzieć czegoś o Śląsku, a na Śląsku o Zagłębiu nie powiedzieć, niekoniecznie pomylić, w którym miejscu przebiegała granica między Śląskiem a Małopolską, gdzie się kończą Beskidy, a zaczyna pod Beskidzie, używać różnych terminów, które za którymi się kryją ludzkie emocje. Ludzkie emocje oraz właśnie odmienność. I ja chciałem się z tego przyznać, że to, co mnie najczęściej sprowadza i ciągnie do tego regionu, to jest właśnie ta ogromna różnorodność i umiejętność życia z tym zróżnicowanym. Czego przykładem jest Śląsk, Cieszyński i właśnie ten. Czasami są to ogromne emocje. Tutaj ktoś wyraźnie, góral nie chciał być Ślązakiem, może Ślązak nie chce być góralem, no ale to jest normalne. Ja zastanawiałem się, czy można tego rodzaju naturalne różnice oraz emocje przekuć na energię pozytywną. Według mnie tak, bo Państwo jesteście tego dobrze. Właśnie samo wskazanie projektu europejskiego. I na tym polega także siła polskiego projektu funkcjonowania w ramach integrującego się świata, że w tej różnorodności znajdujemy przecież bardzo łatwo te wszystkie fundamenty wspólne i kultury, i obyczaje, i z tymi wszystkimi anegdotami, czasami prawdomożnymi złośliwościami, wspominaniem słusznie, że katolice kiedyś były przecież drobnym miastem na terenie ziemi pszczyńskiej, tak jak Warszawa była miastem prowincjonalnym w stosunku do Krakowa, a prawda większe czy ważniejsze było dzisiaj poza Polską moje ukochane Wilno. Taka jest Polska, to jest nasze bogactwo. Jak z tym żyć? A żyć można dzięki mądremu wykorzystaniu wielkiej reformy samorządowej. Państwo jesteście dowodem na to, że w tej różnorodności jest możliwość uruchomienia dodatkowych źródeł energii, siły. Czasami to jest konkurencja, czasami to jest zdrowe, prawda, zdrowa rywalizacja. Czasami jest to właśnie umiejętność szukania tego, co jest wspólne dla całego regionu. Reforma samorządowa, ona w sposób najwyższy, jeżeli się jeszcze ją nałoży na późniejszy wielki projekt europejski, ona jest najlepszy, ja nie znam lepszego, pomysłu na funkcjonowanie w świecie zróżnicowanym etnicznie, religijnie, kulturowo, gospodarczo, społecznie. Dlatego, że daje szansę wszystkim, a jednocześnie zachęca do jakiegoś wspólnego wysiłku. Samorząd polski jest też najlepszą odpowiedzią na naturalną potrzebę ludzi do identyfikowania się z kulturą, odrębnością kulturową, regionalizmami.